Czcigodni rodzice, kochany Makary, droga rodzino, czcigodni współbracia, świętym Franciszku na czele z ojcem prowincjałem, księże proboszczu i wszyscy kapłani wszystkich godności i stopni, umiłowani siostry i bracia w Chrystusie, Pan niech was obdarzy pokojem. Chcemy w wielkiej pokorze i wierze wniknąć w tajemnicę Chrystusowego kapłaństwa, świadomi, że jest ono wielką tajemnicą wiary. Udajemy się do Słowa Bożego, aby nauczyć się czegoś o kapłaństwie i coś pojąć od tego, który jest jedynym kapłanem Nowego Przymierza i w którego osobie działają ci, z którymi on swoją miłością, wiernością Ojcu i miłością do człowieka się dzieli. Pierwszy taki moment refleksji nad byciem wybranym do zupełnej służby Bogu to Księga Jozuego. W 13 rozdziale autor natchniony opowiada o podziale ziemi. 11 synów Jakuba, ich potomkowie otrzymują ziemię. Jest jedno pokolenie, które nie otrzyma ziemi, które będzie inne. To pokolenie kapłańskie, pokolenie Lewiego. Autor natchniony zanotował skrupulatnie: pokoleniu Lewiego nie dał Mojżesz dziedzictwa. I zastanawia się autor, dlaczego ci ludzie będą inni, czemu będą musieli żyć inaczej niż cała reszta, czemu nie będą mieli pewnego źródła utrzymania, czemu będą zawsze inni. Zastanawia się nad tym i musi bezradnie rozłożyć ręce i powie tylko tyle: Pan, Bóg Izraela, jest ich dziedzictwem, jak to sam im oznajmił. Po dzień dzisiejszy w Kościele Chrystusowym nie mamy piękniejszej i bardziej zwięzłej odpowiedzi na pytanie, kto to jest ksiądz, kto to jest kapłan. Nie mamy. Możemy tylko powtórzyć za autorem natchnionym: to jest ktoś, kogo dziedzictwem jedynym, wyłącznym jest sam Pan, Bóg w Trójcy Świętej jedyny. I to niezrozumienie tej tajemnicy kapłaństwa, ono trwa. Napisano morze atramentu o kapłaństwie i o księżach. Pisano dobrze i źle. I gdyby pokusić się o jakąś syntezę tego, co o kapłaństwie napisano, to moglibyśmy powiedzieć: ono jest dalej dla człowieka ogromną tajemnicą. Stendhal, XVIII-wieczny pisarz niechętny Kościołowi, napisał, że księża winni zostać odsunięci od życia społecznego w ogóle. Żadnej jednak argumentacji merytorycznej nie podał. Napisał: bo są brzydcy, głupi i źli. A przecież ten sam człowiek, ten sam autor Juliuszowi
bohaterowi książki Czerwone i Czarne, każe zawołać: o, gdybym spotkał kapłana, prawdziwego kapłana. I ludzie, i ci wierzący, i nie, mówią o księżach i mówią do księży to samo. Jedni mówią, że są tacy i owacy i my wiemy, co to oni wyrabiają i tak dalej. A drudzy powtarzają w różny sposób tę prośbę o kapłana i cieszą się, kiedy spotkają kapłana, właśnie takiego prawdziwego kapłana. Czesławowi Miłoszowi, którego młodość bynajmniej nie była religijna, a jednak to był człowiek uczciwy i w swoich wspomnieniach zanotował, że bardzo jemu, kolegom, koleżankom zaimponował szkolny prefekt, ksiądz Chomicki. Czemuż to zaimponował? Bo straszliwy i niezłomny pozostał ze swoimi parafianami w Morzu Czerwonym nowego doświadczenia i trwa do dziś w nieludzkiej ziemi, dzieląc udręki człowieka. To mu zaimponowało, że tam na Wileńszczyźnie nie uciekł, nie ewakuował się do ojczyzny, że został na poniewierkę i udrękę, że został z ludźmi. O kościele, o księżach swoje wiedzieli, ale ten ksiądz im zaimponował. Może świadectwo tego kapłana sprawiło, że w jesieni życia noblista do Boga, do praktyk powrócił. Ba, kapłaństwo jest tajemnicą dla samego kapłana. W życiu bardzo wielu kapłanów nie jeden raz toczy się wewnętrzny bój o wytrwanie, o pozostanie. Nieobcy jest chyba żadnemu kapłanowi kryzys. Wprawdzie droga do ołtarza naszego współbrata Makarego jest i pozostanie jego tajemnicą, ale wolno chyba sądzić, że i on musiał się zmagać z niejednym pytaniem. I to też jest tajemnica, którą Słowo Boże rozważa. Oto jeden, jeśli wolno tak powiedzieć, z największych wybranych, jeden z wielkich czterech proroków Izraela, kapłański syn, który jednak posługi kapłańskiej nie podjął, Jeremiasz w swojej księdze opowie, że przyszedł moment, kiedy powiedział: nie będę już wieścił w imię Pana. Chciał zostawić. Chciał prowadzić życie normalne, mieć rodzinę. I napisze tenże prorok: ale zawsze wtedy, gdy mówiłem sobie, nie będę już głosił w imię Pana, powstawał we mnie jakiś ogień palący. I nie mogłem. Nie mógł przestać. Tajemnica. Tajemnica to wielka. Nie może przestać mówić. Musiał mówić. Ogień w nim powstawał, nie pozwalał mu odejść. Pytajmy jednak, bo mamy prawo, o istotę kapłaństwa. Kimże jest ten ksiądz, o którym tyle dziś się mówi i pisze? Co jest samą istotą jego bycia kapłanem? Znowu odpowie, niech nam odpowie właśnie on, Jeremiasz. Pochodził z rodu kapłańskiego, ale jego przodek daleki okazał się niewierny. Zdradził króla Dawida. Syn Dawida, Salomon, kapłana Abiatara oddali. Wprawdzie mu nie odbierze życia, bo jest pomazańcem pańskim, ale go oddali. Powie mu: wróć do Anatot. Ty, twoi potomkowie nie będziecie sprawowali funkcji kapłańskiej. To właśnie z Anatot pochodzi Jeremiasz. Druga
Księga Machabejska przekazuje nam nieco poboczną, ale przepiękną tradycję, przywołajmy ją teraz. Oto prorok Jeremiasz na krótko przed zdobyciem Jerozolimy wchodzi do świątyni, wchodzi do świętego świętych, wchodzi za zasłonę, do której mógł wejść tylko raz w roku arcykapłan, by wypowiedzieć jeden raz w roku najświętsze imię Boga. Tam za zasłoną jest Arka, największa świętość Izraela, materialny znak obecności Boga wśród swojego ludu. Nikomu nie wolno jej było dotknąć. I oto przedziwna rzecz. Jeremiasz bierze tę Arkę i żaden piorun, Bóg go nie poraził. Jeremiasz spokojnie wychodzi z Arką, by ją ukryć na górze Nebo. On może, przedziwny obraz, największa świętość. I oto wybraniec Boga, przez Boga powołany, może ją wziąć w ręce, tę Arkę. Może ją kazać zanieść. Nie dzieje się nic. Pan Bóg tej decyzji swojego powołanego nie kwestionuje. Przedziwny obraz, który mówi nam, kto wie, czy nie najwięcej o kapłaństwie. To jest ktoś, kto został dopuszczony do największej intymności z Bogiem. Oto istota kapłaństwa. Oto wszystko powiedziane. To jest On. On może. I najmilsi, taka prawda, że będzie sobie kapłaństwo cenił, a księdza szanował tylko ktoś, dla kogo Bóg jest wartością. Kto czuje, że bez sakramentów Kościoła może się i darzyć. Ale wątpliwe, czy warto. I myślę sobie, że można powiedzieć kapłanowi bardzo wiele pięknych słów. Nawet wypada. Ale chyba największym komplementem, jaki kiedykolwiek powiedziano katolickiemu kapłanowi, były słowa Fryderyka Chopina, które powiedział księdzu doktorowi Aleksandrowi Jełowieckiemu, który był świadkiem nawrócenia kompozytora, który wysłuchał jego spowiedzi, udzielił mu komunii świętej wiatyku i sakramentu chorych. I temuż to kapłanowi umierający wirtuos muzyki powiedział: bez ciebie, mój drogi, byłbym zdech jak świnia. I może w tych słowach, takich może nieco i ostrych, ale to jest chyba znowu sama istota. Ksiądz jest po to, by człowiek w najtrudniejszych swoich życiowych doświadczeniach, a zwłaszcza w cierpieniu i śmierci, umierał i cierpienie przeżywał i całe życie przeżywał i miłość przeżywał i wszystko przeżywał w sposób godny człowieka, a nie zwierzęcia. Bez kapłana wprawdzie można żyć godnie i owszem, dużo znamy takich. Co to bez księdza, bez kościoła? Tak właśnie żyje. I zakończmy to nasze modlitewne zamyślenie już ostatnim obrazem, który chcemy przywołać. Znowu z Księgi Bożych Wybrańców, proroków, tym razem z Księgi Zachariasza. Zapowiada tam prorok, jak będą wyglądały ostatnie czasy, jak będzie wyglądało przyjście Pana. Mówi, wtedy będzie tak, że gdy gdzieś rozpoznają człowieka z rodu Judy,
to mu powiedzą inni, należący do innych ludów, narodów, przyjdą do niego, chwycą się koniuszka i jego szaty i powiedzą: my z tobą, bo wiemy, że z wami jest Pan. I może to są najmądrzejsze słowa, bo słowa nieśmiertelnej księgi, może to jest to, co należałoby powiedzieć Makaremu. Niech to będą może nasze dla niego życzenia, może to będzie i nasze postanowienie, które zabierzemy w nasze życie z tej dzisiejszej uroczystości. Że tam księdzu wprawdzie od czasu do czasu wypada kwiatek i coś powiedzieć. No tak, to wypada. Nawet trzeba. Księdza się cieszą. Ale najbardziej trzeba księdzu powiedzieć: proszę księdza, my z tobą. Bo z tobą, tylko z tobą tu na ziemi jest sam Bóg Wszechmogący.